I w ten sposób drugie miejsce mamy już zajęte. Drodzy Państwo, czas na Cieszyn. Przedstawmy laureata. Jolanta Dygoś urodziła się w 1962 roku w Cieszynie. W roku 1987 ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie studia podyplomowe Historia i Społeczeństwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1987-89 była zatrudniona jako asystent na Uniwersytecie Śląskim w filii w Cieszynie, a od 90 roku jest pracownikiem Szkoły Podstawowej imienia Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie jako nauczycielka języka polskiego. Od roku 1990 jest członkiem Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, oddziału regionalnego w Cieszynie. Swoją działalność w stowarzyszeniu rozpoczęła w 1990 roku pracą przy organizacji Festiwalu Solidarności. Jest pomysłodawczynią przeglądu filmowego Kino na Granicy, który rozpoczęła organizować w 1999 roku. W 2008 roku założyła Stowarzyszenie Kultura na Granicy. Jest jego prezesem i dyrektorem przeglądu. Zdobyte odznaczenia i ordery. Odznaka Ministra Kultury Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda Fundacji Polkul Jerzego Bonieckiego. Gloria Artis, odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stworzony przez Jolantę Dygoś przegląd filmowy Kino na Granicy ma charakter międzynarodowy. Jest oparty na idei wzajemnego poznawania kultur oraz na dialogu międzykulturowym i polega głównie na prezentacji polskiej, czeskiej i słowackiej kinematografii, a towarzyszy temu szereg dodatkowych imprez, wystawy, dyskusje, debaty, koncerty, promocje książek. Stanowi najobszerniejszą prezentację kina polskiego w Czechach oraz czeskiego i słowackiego w Polsce. To przykład współpracy transgranicznej i olbrzymiej inicjatywy obywatelskiej, której siłą napędową jest pasja i wielkie serce. W programie przeglądu znalazło się też wydarzenie wyjątkowe i jedyne takie na świecie. Projekcje transgraniczne nad rzeką Olzą. Swoisty świetlny filmowy most łączący dwa brzegi, polski, gdzie znajduje się ekran, oraz czeski, na którym umieszczony jest projektor i zasiada publiczność. Kino na Granicy zdobyło wiele nagród i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez filmowych w kraju, promując w ten sposób nasz region. Należą do nich laur studencki Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w kategorii Wydarzenie Kulturalne Roku, 4 nominacje do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe, Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe i nominacja do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Promocja za granicą. Laur zostanie odebrany z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej w Cieszynie Gabrieli Staszkiewicz oraz burmistrza miasta Cieszyna Ryszarda Macury. Szanowni Państwo, uchwałą władz samorządowych gminy Cieszyn laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2018 otrzymuje pani Jolanta Dygoś, mieszkanka Cieszyna. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Jolanta Dygoś za pełną oddania i poświęcenia działalność w obszarze kulturalnym, społecznym oraz współpracy polsko-czesko-słowackiej, za organizację przeglądu filmowego Kino na Granicy, który promuje miasto, a także współpracę transgraniczną w kraju i za granicą. I już czekamy z niecierpliwością na kolejną odsłonę Kina na Granicy.